Wtorek, 22, czas na Polonię 24. Jedyny taki serwis informacyjny przygotowany z myślą o Polakach w kraju i za granicą. Karolina Dobrowolska, witam Państwa i zapraszam o to, co dziś przygotowali nasi reporterzy. Odważne dzieci z całego świata w Polsce przyjechały z 17 krajów, m.in. Maroka, Indii, Izraela i Palestyny, by wziąć udział w przedsięwzięciu o nazwie Brave Kids. Cel? Uczenie się od siebie tolerancji, poznawanie odmiennych kultur i rozwijanie talentów. A wszystko poprzez sztukę, która jest podstawą otwartego międzynarodowego dialogu. Aurelia Duniec. Środa 22, czas na serwis informacyjny Telewizji Polonia i podsumowanie najważniejszych informacji dla Polaków w kraju i za granicą. Karolina Dobrowolska, witam Państwa i zapraszam o to, co dziś przygotowaliśmy w Polonii 24. Indywidualne czy grupowe, tak czy inaczej, coraz popularniejsze. Decydują się na nie już nie tylko osoby polskiego pochodzenia, ale też cudzoziemcy. Letnie kursy języka polskiego przeżywają prawdziwe oblężenie. Jak się okazuje, to nie tylko nasz język, ale historia, kultura i szczególnie ludzie interesują młodzież z najdalszych zakątków świata. Karolina Dobrowolska, witam Państwa i zapraszam na Polonię 24 i podsumowanie najważniejszych informacji dla Polaków w kraju i za granicą. Oto co dziś dla Państwa przygotowali reporterzy Polonii 24. Dobre, bo polskie, nasze szkutnictwo zyskuje coraz więcej zagranicznych entuzjastów. Jachty polskiej produkcji plasują się w światowej czołówce. Zachwycają nie tylko wyglądem, ale i trwałością. Niektóre z nich będzie można zobaczyć w Gdańsku, gdzie rozpoczął się właśnie 18. zlot żaglowców Baltic Sail. Katarzyna Łęcka. Amerykanie obchodzą swoje najważniejsze narodowe święto, Independence Day. W Polsce to także wyjątkowy dzień. Dziś mija 25 lat od pierwszego posiedzenia odrodzonego Senatu RP. Karolina Dobrowolska, witam Państwa i zapraszam na Polonię 24. Oto co dziś w programie. Ożywienie w branży motoryzacyjnej. Od 10 miesięcy sprzedaż samochodów osobowych w Europie rośnie z miesiąca na miesiąc, także nad Wisłą. Co ciekawe, Polacy kupują coraz więcej nowych samochodów i coraz częściej są to auta luksusowe. Czy to jeden z symptomów końca kryzysu? Adam Kropiewnicki. Niemcy znaleźli się w piłkarskim niebie. Super Mario zniszczył sen Messiego. Całe Niemcy są mistrzami świata. To tylko niektóre głosy światowych mediów po zdobyciu przez Niemców po raz czwarty mistrzowskiego tytułu. Karolina Dobrowolska, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Polonia. I tylko dodam, że nasza reprezentacja rozegra mecz z mistrzami świata już w październiku. A oto najważniejsze tematy w dzisiejszym programie. Plaże nad Bałtykiem, górskie szlaki, a może niepowtarzalny klimat polskich miasteczek. Sezon turystyczny w kraju w pełni, jak się okazuje, w tym roku może być rekordowy. Coraz chętniej odwiedzają nas zagraniczni turyści, a kuszą ich wydarzenia kulturalne, sportowe, a także coraz lepsze warunki do wypoczynku. O wakacjach w liczbach. Marcin Czapski. Dziekan Doniecki porwany przez prorosyjskich separatystów, jak podała informacyjna agencja radiowa. Ksiądz Wiktor Wąsowicz został zatrzymany, kiedy jechał odprawić mszę świętą na jednym z posterunków kontrolnych. Karolina Dobrowolska, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Polonia. Za dużo Arabów w Egipcie, za dużo piasku na plaży, a woda w morzu była za ciepła. To przykłady absurdalnych reklamacji, z którymi co roku mierzą się biura podróży. W tym roku z pewnością podobnych skarg również nie zabraknie, tak jak i tych w pełni uzasadnionych. O tym, za co i w jaki sposób możemy domagać się odszkodowania, Monika Borkowska. Środa 22, czas na serwis informacyjny Telewizji Polonia i podsumowanie najważniejszych informacji dla Polaków w kraju i za granicą. Karolina Dobrowolska, witam Państwa i zapraszam o to, co dziś przygotowali reporterzy Polonii 24. Zakupy za pół ceny? Czemu nie? Podczas masowych wyprzedaży możemy liczyć na naprawdę spore obniżki. Oszczędności nieraz są tak duże, że łowcom okazji opłaca się w ich poszukiwaniu pojechać nawet na drugi koniec Europy. Gdzie szał zakupów już się rozpoczął i do kiedy potrwa, sprawdził nasz reporter Marcin Czapski. Polski na wyspach coraz bardziej pożądane. Niemal 20% pracodawców, którzy przy rekrutacji zwracają uwagę na znajomość języków obcych, chciałoby, aby ich pracownik oprócz angielskiego znał też polski. Zaskoczenie? Z pewnością, tym bardziej, że jeszcze dekadę temu język polski nie był w zasadzie w ogóle potrzebny. Skąd ta zmiana i co daje nam, emigrantom, sprawdzał Grzegorz Szponder.
A teraz Rzym. Moda jako teatr, zabawa, sztuka najwyższa i użytkowa. W Wiecznym Mieście odbył się wyjątkowy pokaz. To pierwsza tego typu impreza w polskiej placówce dyplomatycznej w Rzymie. Przygotowało ją Kieleckie Centrum Kultury, organizator prestiżowego międzynarodowego konkursu dla projektantów i entuzjastów mody Off Fashion. O Polsce na wybiegu. Urszula Rzepczak.